Powiem wam, że ja czekałem na ten wykon. Byłem podekscytowany tym, że pojawiają się instrumentaliści i wokaliści zarazem i że to będzie mega show i mega doznanie. A dla mnie to była taka kakafonia. Po prostu to, co się wydarzyło na scenie, rozwaliło mi uszy po prostu. Każdy był nad dźwiękiem, pod dźwiękiem, zaciśnięte gardła, śpiewanie nosem. No, ja się naprawdę bardzo tym rozczarowałem. Na samym końcu udało wam się złapać unisono, gdzie udało wam się po prostu obronić troszeczkę ten numer, ale aż serce mi bije z powodu tego, że muszę wyrazić tak surowe słowa w waszym kierunku. To nie jest program o tym, jak kto potrafi grać, tylko jak kto potrafi śpiewać. I wydaje mi się, że ta uwaga głównie skupiła się na tym, jak zagrać i się nie wywalić, a nie jak zaśpiewać. Przepraszam cię, Lambery, ale... Surowo. Bardzo surowo. No jestem w szoku po prostu. No dobra. To zbieramy te wszystkie uwagi. Co do jednego się zgadzam i możemy się wszyscy zgodzić, że problemy z intonacją były ogromne, ale na pewno nie zasłużyli na aż taki pojazd. Wiem. Aż taki nie.